Dla jednych spotkanie sędziów, dla innych posiedzenie Trybunału Konstytucyjnego, dla jednych prywatny komunikat, dla innych orzeczenie. Opinie na temat ostatnich wydarzeń dzieli przepaść. Wspólne stanowisko jest co do tego, że ten pad trzeba będzie rozwiązać. Kryzys w Trybunale jest ostatnio w centrum uwagi, dlatego ten temat także dziś w programie. Katarzyna Oborska, Marciniak, zapraszam na dyskusję. To już za chwilę, na początek przegląd wydarzeń tygodnia. Polscy informatycy opracowują aplikację do wykrywania raka. Taka informacja ostatnio na stronach Radia Opole. Chodzi o to, żeby aplikację nauczyć, jak wyglądają zdjęcia osób, które mają już potwierdzony nowotwór. No, jeśli już taką aplikację uda się tego nauczyć, wtedy będzie nieocenioną pomocą dla lekarzy, którzy oceniają zdjęcia, którzy pomagają w wykrywaniu tego raka właśnie. Nadal chcą powstania województwa górnośląskiego. Takie informacje również na stronie Radia Opole w mijającym tygodniu. RAŚ organizuje debatę w tej sprawie. Czytamy na stronach Radia Opole. Profesor Masnyk, nowym rektorem Uniwersytetu Opolskiego. Przypomnę, odbyły się wybory na tej uczelni. Profesor Masnyk, dotychczasowy prorektor, został wybrany na kolejną kadencję rektorem. Za jego kandydaturą było 90 na 100 elektorów. A to już poseł Kukiz15, Paweł Grabowski, który zbiera podpisy pod referendum. Ja przypomnę, Kukiz15 chce, aby odbyło się referendum. Chcą pytać Polaków, czy są za przyjęciem uchodźców. Tutaj akurat te podpisy zbierane były w Brzegu. National Geographic znów pokaże firmę z Opola. O tym pisał opolski dodatek do Gazety Wyborczej. Opolska firma, która zajmuje się wyspecjalizowanym transportem wielkogabarytowym i ponadnormatywnym, będzie pokazana właśnie przez National Geographic. No, chodzi o to, aby pokazać, jak wygląda taka praca. I to informacja, powiedzmy, z pogranicza gospodarki. Dobre, ciekawe informacje, a to już mniej optymistyczne na stronach Nowej Trybuny Opolskiej. 30 osób zwolnionych ze spółki Wagon w Opolu. Przypomnijmy, spółka, która, przedsiębiorstwo, które remontowało wagony, miało ogromne problemy w ubiegłym roku. Ile dobrze pamiętam, w kwietniu pojawił się inwestor. No i była nadzieja, że uda się uratować tę spółkę, a tutaj znowu czytamy, że 30 osób zostanie zwolnionych. Prace na moście jeszcze przed świętami. Ratusz oddał plac budowy firmie, która remontować będzie most w ciągu ulicy Niemodlińskiej. Ten remont ma potrwać jakieś półtora roku. Na początku, jak obiecuje i ratusz, i wykonawca, utrudnień na tym moście nie będzie, no ale tak zupełnie bezboleśnie pewnie tego przeżyć się nie da. Konstytucja do zmiany. To już Janusz Sanocki, opolski poseł niezrzeszony, zaangażowany w zmianę konstytucji, zaangażowany również w ankietowanie Polaków na ten temat. 15 pytań, wszystkie na temat wymiaru sprawiedliwości. Poselski zespół na rzecz nowej konstytucji udostępnił pierwszą z ankiet ustrojowych. I w tej ankiecie na przykład są pytania o to, czy sędziowie powinni być badani psychiatrycznie. Przygotowania do programu 500+ w Opolu. O tym pisała Gazeta Wyborcza, opolski dodatek do Gazety Wyborczej. Zatrudnienie 13 dodatkowych osób i wielki remont sali, w której będzie można obsługiwać petentów. Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu przygotowuje się do wdrożenia pakietu 500+. A to już amerykańscy żołnierze, którzy wczoraj odwiedzili Opole. Przez region przejeżdżała kolumna amerykańskich pojazdów wojskowych uczestniczących w tak zwanym rajdzie rycerzy. No i jego celem jest pokazanie swobody przemieszczania się wojsk NATO i przy okazji mogli się nam pokazać, także zaprezentować żołnierze amerykańscy. A tu kolejne zmiany na opolskich uczelniach, czyli profesor, w zasadzie bez zmian. Były wybory, ale zmian nie ma. Profesor Marek Tukiendorf ponownie został rektorem Opolskiej Politechniki. To tyle, jeśli chodzi o przegląd wydarzeń tygodnia. Za chwilę dyskusja. A poproszę o pierwszy materiał. Nie możemy zgodzić się na sytuację, że sędziowie będą stali ponad prawem. Sędziowie mają pilnować prawa w Polsce, mówił w programie pierwszym Polskiego Radia Patryk Jaki, wiceminister sprawiedliwości. Trybunał Konstytucyjny uznał za niezgodne z ustawą zasadniczą kilkanaście punktów nowelizacji ustawy o Trybunale Konstytucyjnym. W ocenie polityków PiS posiedzenie Trybunału było niezgodne z prawem i stanowiło co najwyżej spotkanie sędziów. Skoro komunikat, który przedstawili wybrani sędziowie Trybunału Konstytucyjnego, nie jest orzeczeniem w myśl obowiązującego prawa, no nie może być opublikowany. Posłowie opozycji, którzy byli jednymi z autorów skargi do Trybunału Konstytucyjnego, uważają, że wyrok powinien zostać niezwłocznie opublikowany, a przed siedzibą Trybunału i kancelarią premiera odbyły się manifestacje.
dyskusji na temat Trybunału Konstytucyjnego, orzeczenia lub nie ciąg dalszy. Dzisiaj na ten temat będę rozmawiać z moimi gośćmi. Witam Państwa serdecznie. A zaproszenie do programu przyjęli poseł Ryszard Galla, Mniejszość Niemiecka. Dzień dobry. Senator Piotr Wach, Platforma Obywatelska. Dzień dobry. Wojewoda opolski Adrian Czubak, Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry, panie wojewodo. Wicemarszałek województwa Antoni Konopka, Polskie Stronnictwo Ludowe. Dzień dobry, panie marszałku. Przewodniczący Rady Miasta Opola Marcin Ociepa, Polska Razem Zjednoczona Prawica. Dzień dobry, witam. Dzień dobry. Witam również wiceprezydenta Marcina Rolla, Solidarna Polska. Dzień dobry. Dzień dobry. Jest z nami także Agnieszka Dawid, Kukiz 15. Dzień dobry. I Przemysław Pytlik, Nowoczesna. Dzień dobry. Dzień dobry. Szanowni Państwo, stanowisko rządu w sprawie opinii Komisji Weneckiej poznamy za pół godziny. Takie są przynajmniej zapowiedzi. Natomiast od wczoraj wiemy, że ta sytuacja, która jest w Polsce, jest negatywnie oceniana przez Europę, przez Komisję Wenecką, która sugeruje, żeby się dogadać. Jakie są możliwości dogadania się w sprawie Trybunału Konstytucyjnego? Państwa zdaniem, jak to zrobić? Znaczy, nie ma możliwości, nie ma odpowiedzi. Nie, ale mi się wydaje, że my się zastanawiamy, kto ma zacząć. Jeżeli pani pozwoli, a będzie to zupełnie nie na temat, to chciałbym zacząć od gratulacji dla dwóch nowych rektorów Marków. Marka Masnyka i Marka Tukendorfa. Tutaj z panem przewodniczącym Rady Miasta obaj pracujemy na uczelniach i myślę, że do tych informacji, które pani podała, można dołączyć nasze i myślę nas wszystkich życzenia pomyślnego rozwoju uczelni i dobrego rektorowania w nadchodzącej kadencji. To tyle było. A ja do tych pana życzeń oczywiście się dołączam. No i również życzę wszystkim, generalnie Polsce, żebyśmy się dogadali w sprawie Trybunału Konstytucyjnego. A to już nie jest takie łatwe, prawda? Jak wybór pewnie rektora uniwersytetu. To znaczy, sprawa nie jest łatwa, ale opinia Komisji Weneckiej publikowana wczoraj, mam ją ze sobą i właściwie ją przestudiowałem dość szczegółowo, bardzo tą sprawę ułatwia, powiedziałbym. Dlatego, że w mojej opinii kompromis jest możliwy i start tych rozmów, które niewątpliwie byłyby trudne, jest możliwy po upublikowaniu wyroku Trybunału z 9 marca. Ja się nie spodziewałem, że Komisja Wenecka zdąży i w jakim stopniu ustosunkuje się do tego wyroku, który jest przed kilku dni, a bardzo wyraźne paragrafy 142-143 wyraźnie i jasno na ten temat mówią, a cały rozdział czwarty tej opinii mówi na temat podstawy tego zasadniczego sporu, a mianowicie orzekania o zmianie w przepisach na podstawie starych przepisów. Bo główny spór polega na tym, że stare przepisy nie były, to znaczy sprzed zmiany ustawy z 22 grudnia nie mogły być stosowane do oceniania tejże ustawy. Więc ta sprawa jest jakby rozpatrzona w rozdziale czwartym i rozstrzygnięta, i to w sposób, oczywiście w sensie opiniodawczym rozstrzygnięta. Natomiast czy my się do tego zastosujemy, czy nie, to jest zasadnicza rzecz. To jest problem, który mógłby być rozwiązany w tym sporze natychmiast, ponieważ nie wymaga specjalnie czasu. I od tego momentu można by przystąpić do dalszych, niewątpliwie trudniejszych rzeczy, jak obsada sędziowska, jak ewentualne zmiany w prawie. Panie wojewodo, publikacja tego wyroku byłaby kompromisem, pana zdaniem? Szanowni Państwo, problem z Trybunałem Konstytucyjnym rozpoczął się już w czasie poprzedniej kadencji Sejmu, kiedy, jak stwierdzono, tych 5 sędziów zostało wybranych niesłusznie, niezgodnie z prawem. To po prostu wtedy już poprzednia ekipa rządząca chciała sobie zapewnić na przyszłość, biorąc pod uwagę nastroje społeczeństwa, sondaż, żeby zabezpieczyć sobie swoje ewentualne możliwości, aby w pewien sposób blokować ewentualne zadania przyszłego nowego rządu. To po pierwsze. Po drugie, to co dzisiaj obserwujemy, no niestety, tak jak to było wcześniej mówione, posiedzenie i wyrok Trybunału, nie można go uznać. Trybunał pracuje na podstawie ustawy, która została uchwalona w ubiegłym roku, gdzie wyraźnie zostało stwierdzone, że jaki ma być skład sędziowski, jak mają być przebiegać, ma być procedura orzekania, jak ma być głosowane, w jakiej kolejności mają być zgłaszane poszczególne i rozpatrywane poszczególne wnioski. To nie zostało
to nie zostało zachowane. Przecież już pan marszałek Kuchciński kilka dni przed posiedzeniem Trybunału Konstytucyjnego mówił, że przedstawiciele Sejmu nie będą brać udziału w tym posiedzeniu. I wymieniając te oczywiście postulaty, zarzuty, które po prostu powodują, że jeżeli tak coś rozstrzygnie, to po prostu to nie będzie później uznane. Mówimy o tym głośno, przedstawiamy, jaka jest w chwili obecnej ustawodawstwo w Polsce i należy się do tego dostosować. Kolejna sprawa, choćby taka kwestia, jak pan minister Ziobro złożył wniosek, aby wycofać opinię poprzedniego prokuratora generalnego, która była w Trybunale Konstytucyjnym w sprawie opinii poprzedniego prokuratora odnośnie opinii do tej ustawy. Prosił o czas, prosił, aby to wycofać, prosił, aby dać mu czas, prosił o odroczenie. Decyzja pana przewodniczącego Trybunału powiedział nie, zostało to odłożone jakby na kolejne posiedzenie. Aby szukać kompromisu i szukać rozwiązania problemu, trzeba, kompromis musi być z dwóch stron. No jeżeli poprzedni przykład prokurator miał czas ponad półtora miesiąca na to, aby wydać swoją opinię, a pan minister Ziobro jest prokuratorem generalnym od 4 marca, czyli miał praktycznie 4 dni, aby jako prokurator generalny wycofać i złożyć, to jest za krótki czas, prawda? Można było pójść na pierwsze choćby ustępstwo, dać czas panu ministrowi, aby tę sprawę ewentualnie mógł zmienić tę opinię swojego poprzednika. W opinii Komisji Weneckiej jest również jasno powiedziane, że nie ma jednego odpowiedzialnego za ten pad w Trybunale Konstytucyjnym, panie marszałku. Pani redaktor na początku zadała pytanie, czy możliwe jest porozumienie tutaj w tej sprawie. Coś, co sugeruje, czy proponuje Komisja Wenecka. I chciałbym powiedzieć tak, że rzeczywiście wydaje się, że to jest jedyne rozsądne rozwiązanie, ale chcę podkreślić to, o czym mówi Komisja Wenecka. Otóż obydwie większości, poprzednia i obecna, no tutaj jednak działały, powiedzmy, no, niezgodnie z prawem, mniej lub bardziej. I tutaj chcę pogratulować PiS-owi jednej mądrej naprawdę decyzji, która została dokonana rękami czy poprzez ministra Waszczykowskiego. Otóż jeżeli nie można dojść do porozumienia, jeżeli jedna strona drugiej stronie i odwrotnie zarzuca, że działa niezgodnie z prawem, to niech ktoś trzeci rozstrzygnie, jak rzeczywiście, kto ma tutaj rację. I jest to wybór PiS-u, Komisja Wenecka. I tutaj zacytuję 8 luty 2016, Beata Szydło w Parlamencie Europejskim. Wierzę, że opinia Komisji Weneckiej obiektywnie pokaże, że sytuacja Trybunału Konstytucyjnego w Polsce jest doskonała. No, jak się okazało, ponieważ no, ta opinia nie odpowiada oczekiwaniom tutaj tego cytatu, no zaczyna się w mojej ocenie dyskredytacja. A jak się pan odniesie do słów, że nie ma jednego winnego i czy odpowiedzialnego za ten problem w związku z tym, nie, no to powiedzmy, no jest tutaj uzgodnione, że rzeczywiście poprzednia większość tutaj no, troszeczkę wybiegła do przodu, ale to nie usprawiedliwia faktu w mojej ocenie, że jeżeli ktoś, powiedzmy, uderzył kijkiem, to można tutaj w tym momencie odpowiednio, no to nie jest ten system prawny, gdzie, prawda, można się w podobny sposób rewanżować i tutaj oczekiwałbym czegoś innego. I w mojej ocenie, odpowiadając na pytanie, czy tutaj myślę, że w interesie nas, Polski i Polaków, bo w trakcie tutaj jeszcze wypłynie, jakie to budzi konsekwencje. My możemy oczywiście jako Polska, kraj, rząd nie przyjąć tego stanowiska, tej oceny, ale to będzie budziło, czy spowoduje określone konsekwencje i w mojej ocenie bardzo niekorzystne dla naszego kraju. Poprzednio powiedział pan, że poprzednia większość wybiegła do przodu. No właśnie wybiegła do przodu, czy rozpoczęła, tak panie? Tak, ja myślę, pośle? Że tutaj pan wojewoda słusznie zauważył, że jakby koalicja Platforma i PSL zapoczątkowali ten kryzys konstytucyjny, ale tu trzeba pamiętać o tym, że nie pięciu, nieprawnie, tylko trzech prawnie i dwóch nieprawnie, więc tutaj pamiętajmy o tym, bo to też jest ważny element także jakby tego sporu konstytucyjnego dzisiaj. Natomiast ja chciałbym jednak ustosunkować się co do ostatniego posiedzenia Trybunału Konstytucyjnego i wyroku. Ja myślę, że to jest bardzo ważne, że
to posiedzenie jednak odbyło się, że nie nastąpiło tutaj jakby kombinowanie z przesunięciem tego terminu posiedzenia, czy też także i inny układ co do składu sędziów. Dla pana było to posiedzenie czy spotkanie sędziów? Dla mnie to było posiedzenie, które zakończyło się wyrokiem i tutaj chylę czoło, bo wydaje mi się, że to jest jakby pokazanie, że właśnie Trybunał Konstytucyjny nie stoi nad prawem, tylko pracuje zgodnie z prawem, zgodnie z konstytucją, wiedząc o tym, że jednak no, ten Trybunał jest bardzo istotny, szczególnie w tym okresie, kiedy no, mamy taką sytuację, jaką mamy. Bo oczywiście poprzednia koalicja zapoczątkowała, ale obecny rząd i parlament jakby nie próbował tego naprawić, tylko idzie jakby w takim kierunku, żeby określić tak naprawdę, jakim państwem my mamy być. Czy my mamy być państwem demokratycznym, czy też nie. I myślę, że tutaj w tej chwili to stanowisko Komisji Weneckiej będzie też miało istotne znaczenie, znaczy inaczej, decyzja rządu, prawda, w stosunku do tego stanowiska będzie wskazywała tak naprawdę, w którym miejscu chcemy, żeby Polska była. Więc to jest bardzo ważne w tej chwili dla nas. I dlatego też wydaje mi się, że chciałbym, aby doszło do porozumienia między partią rządzącą a opozycją co do jakby dalszej przyszłości funkcjonowania Trybunału Konstytucyjnego, ale także i co do przyszłości generalnie Polski jako Polski, powiedziałbym, no, demokratycznej. Ustosunkowanie się do opinii Komisji Weneckiej to będzie opowiedzenie się za Polską demokratyczną albo brakiem tej demokracji, panie przewodniczący? Szanowni Państwo, ja nie wiem, jak długo jeszcze Polacy będą znosić te dywagacje i te spory polityczne, bo jestem głęboko przekonany, że rolą polityków jest przede wszystkim rozwiązywanie problemów, rozwiązywanie kryzysów, a nie ich mnożenie. I bez dwóch zdań, kryzys został wywołany przez poprzednią koalicję rządzącą. To jest początek. Nowa koalicja rządząca próbuje to naprawić. Jak próbuje? No, i oczywiście z komplikacjami, dlatego że sprawa jest skomplikowana, jest trudna. Mamy oś sporu, mamy różne opinie prawne w tej kwestii. Mamy balansowanie na granicy demokracji, pana zdanie? Nie, no bez przesady. Cały czas rozmawiamy jednak w parlamencie, cały czas swobodnie rozmawiamy w programach publicystycznych, wspierają się prawnicy, to jest normalny dyskurs o charakterze demokratycznym. Natomiast warto, żebyśmy szukali rozwiązania i myślę, że ja na pewno jestem ostatnim, który będzie demonizował Komisję Wenecką. Komisja Wenecka jest wspólnym dziedzictwem Europy Zachodniej. 60 państw decyduje na współpracę z Komisją Wenecką, na wysyłanie swoich przedstawicieli w skład Komisji Weneckiej. I warto słuchać opinii Komisji Weneckiej. Ale to jest tylko i wyłącznie opinia. I teraz pytanie, co my jesteśmy w stanie w Polsce wspólnie zrobić, żeby tą sytuację naprawić? Na pewno, bez dwóch zdań, to jest pierwsza teza, obecny Trybunał Konstytucyjny w moim przekonaniu się skompromitował. To znaczy dzisiaj obecny Trybunał w tym obecnym kształcie ta formuła się wyczerpała i my musimy znaleźć z pewnością nowe rozwiązanie ustrojowe, które pozwoli na nowo osadzić w pełnej powadze ten ważny organ w każdym państwie demokratycznym. I myślę, że musimy szukać tego rozwiązania i z uwag czy rad Czyli Komisji nie publikujemy, Weneckiej budujemy Trybunał od nowa, tak? Na pewno warto to przemyśleć. Dzisiaj te pojawiające się propozycje, czy to zmiany konstytucji, czy nawet poszerzenia składu Trybunału, żeby rozwiązać ten kryzys konstytucyjny, są warte słuchania. Tylko żebyśmy zaczęli myśleć samodzielnie o tym wezwaniu, bo suwerenność nie polega na tym, że wszystkie opinie przychodzące z zewnątrz się odrzuca. Suwerenność polega na tym, że samemu się o sobie stanowi, ale przyjmuje się życzliwe rady. I dlatego ja bym życzliwe rady przyjmował i także w oparciu o propozycję Komisji Weneckiej. Przecież Komisja Wenecka zaproponowała, żeby Trybunał Konstytucyjny był powoływany. Przecież Komisja Wenecka sugeruje zmianę u nas ustrojową, żeby powoływać w 1/3 przez prezydenta, w 1/3 przez polski Sejm, w 1/3 przez władzę sądowniczą w ramach tego trójpodziału władzy. Więc sama Komisja Wenecka sugeruje nam, że my mamy problem ustrojowy z Trybunałem Konstytucyjnym. Myślę, że warto, żebyśmy ten dzisiejszy chaos konstytucyjny wykorzystali na stworzenie nowego modelu funkcjonowania sądownictwa konstytucyjnego w Polsce. Wojnę o Trybunał wywołała poprzednia koalicja, Przemysław Pytlik, Nowoczesna?
poprzednia koalicja rozpoczęła cały spór wokół Trybunału i demolowanie Trybunału Konstytucyjnego poprzez powołanie dwóch sędziów niezgodnie z literą prawa. To zostało orzeczone przez Trybunał Konstytucyjny, to nie podlega wątpliwości ani dyskusji z wyrokami Trybunału Konstytucyjnego. Trzech sędziów zostało wybranych zgodnie z literą prawa. Ja nie rozumiem, dlaczego prezydent Polski, który tak bardzo ładnie opowiadał w kampanii wyborczej różne rzeczy, nie przyjął do dziś dnia ich ślubowania. I to był początek całego sporu o Trybunał Konstytucyjny. I nie możemy jego wykorzystywać w tym momencie do tego, żeby go rozbierać, czy budować od nowa, czy cokolwiek innego robić z Trybunałem, bo on został wybrany kiedyś. Został opracowany cały system, jak ma działać Trybunał Konstytucyjny i my nie mamy prawa jego w tym momencie kwestionować. To, że nowa koalicja, większość parlamentarna powołała kolejnych sędziów i jakby powiększyła problem przy Trybunale Konstytucyjnym, to tylko pokazuje, w którą stronę obecna większość chce iść. Najpierw zdestabilizowała Trybunał Konstytucyjny, od kilku dni słyszymy, że chcą go zlikwidować. No to są podstawy państwa demokratycznego i nie możemy się zgodzić na jakiekolwiek grzebanie przy Trybunale Konstytucyjnym w obecnym... Nie słyszałem o likwidacji Trybunału Konstytucyjnego. No ja słyszałem, czytałem. Przytoczyć, ale jakąś poważną opinię o likwidacji Trybunału Konstytucyjnego? Proszę czytać w internecie, czytać, śledzić. Wie pan, w internecie to możemy poszukać różnych rzeczy, również tak, nowoczesną. Natomiast rozumiem, że rozmawiałem poważnie, więc pytanie, jaką opinię pan słyszy, że należy zlikwidować Trybunał Konstytucyjny? Pierwszy raz słyszę. Ja też pierwszy raz słyszę, dlatego to jest trzeba takie słuchać demonów. Trzeba słuchać wszystkich dookoła, a nie tylko przyjmować do wiadomości swoje racje, które się nijak nie mają do prawa, które obowiązuje ale w Polsce. Ale pan wkłada w usta kogoś coś, co nie zostało powiedziane. Zarzuca pan obecnej większości rządzącej w Polsce postulat likwidacji Trybunału Konstytucyjnego, ja który zarzucam, nigdy nie padł. Zarzucam obecnej większości parlamentarnej nietrzymanie się litery prawa, nierespektowanie orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego, próbowanie go wysadzić w powietrze i zaniżać jego pole manewru, które ma do rozpatrywania ustaw i polskiego prawa. Dobrze, gdyby prezydent przyjął ślubowanie od trzech sędziów, tych prawidłowo wybranych, nie byłoby awantury? Marcin Rol, wiceprezydent Opola? Ja myślę, pani redaktor, że konflikt by był dalej, ponieważ jak widzimy jest jeden zasadniczy problem. To znaczy jakby Trybunał Konstytucyjny dzisiaj doskonale wypełnia tą rolę, którą przypisała mu Platforma z PSL-em w poprzedniej kadencji, czyli blokowania, bojkotowania wszystkiego, co próbuje wprowadzać nowy rząd i do tego te kroki, które były przeprowadzone w zeszłym roku miały służyć. Platforma z PSL-em stworzyła problem, minęły wybory, ten problem nie został rozwiązany. Dzisiaj rzeczywiście trzeba znaleźć pewien konsensus, natomiast według tego, jakie dochodzą do nas różne informacje, wiemy o tym, że pewna propozycja konsensusu była, aby 8 sędziów Trybunału Konstytucyjnego było wybranych przez opozycję, 7 przez rząd. Oczywiście zostało to odrzucone. No dlaczego to zostało odrzucone? Dlatego, że opozycja dzisiaj woli grzać ten temat na wszystkich frontach, aniżeli załatwiać rzeczywiście problem. Natomiast czy formuła Trybunału Konstytucyjnego jest dzisiaj dobra i jaki charakter ma to spotkanie sędziów ostatnie, no to ja myślę, że problem jest zasadniczy. No to jeżeli mamy prezesa Trybunału Konstytucyjnego, który przy pierwszej okazji chodzi po prywatnej telewizji i wcześniej opowiada o tym, jaki powinien być wyrok Trybunału Konstytucyjnego, w tej chwili okazuje się, że przy badaniu tej konkretnej skargi przez kilka dni wcześniej, takie są przynajmniej informacje medialne, przez kilka dni wcześniej ten projekt wyroku krążył pomiędzy Trybunałem Konstytucyjnym a posłami i senatorami opozycyjnych ugrupowań, no to przepraszam, to nie jest żaden Trybunał Konstytucyjny, tylko zwyczajny kabaret. No to jest akurat z demokratycznymi metodami i wydawaniem. A co pan mam na myśli, pytając pytanie, czy formuła Trybunału Konstytucyjnego jest dobra? Znaczy, wiecie państwo, kwestionuje pan w ogóle jego funkcjonowanie, istnienie, tak jak tutaj mówił pan z Nowoczesna? Nie, no to co mówi Nowoczesna, to są po prostu jakieś totalne bajdurzenia. To znaczy dla tych ludzi już i dawno się skończyła demokracja, prawda, i już o niczym nie można rozmawiać. Natomiast ja uważam, że generalnie Trybunał Konstytucyjny no, powinien
jednak mimo wszystko przyjąć jakąś inną, nową formę, ponieważ dzisiaj tak naprawdę to już nie jest domena Trybunału, ale w ogóle jakby pewnej części sceny politycznej, z którą ten Trybunał jednak mimo wszystko jest w pewien sposób identyfikowany, że tak naprawdę wszystko, co wprowadza nowy rząd, jest bojkotowane, prawda? Czyli ustawa 500+ jest zła, prawda? Ustawa o prokuraturze jest zła, ustawa o podatku bankowym jest zła, wszystko jest złe, prawda? Ale jak Platforma podnosiła wiek do 67, czy podatek VAT, to wtedy wszystko było dobrze. No i to jest zasadniczy problem. No jeżeli my mamy mieć Trybunał Konstytucyjny, to tam powinni zasiadać rzeczywiście osoby, które obiektywnie badają dany temat, a nie osoby, które podczas posiedzenia sejmowego dyskutują i śmieją się i rechoczą, za przeproszeniem, z parlamentarzystami Platformy i Nowoczesnej, tak jak pan prezes Rzepliński. Natomiast co do puenty, jeżeli chodzi o opinię Komisji Weneckiej, no to właśnie dlatego to się nazywa opinią, ponieważ to jest tylko i wyłącznie opinia. Unia Europejska nie posiada żadnych dyrektyw, żeby mogła wyznaczyć konkretnemu państwu to, jak ma wyglądać Trybunał Konstytucyjny, ponieważ żadne unijne prawo tego po prostu nie opisuje. Dlatego my możemy oczywiście się przyglądnąć tej opinii, zastanowić się wewnętrznie nad tym, co tam napisano, a to, czy to wprowadzimy, czy nie, to jest tylko i wyłącznie suwerenna decyzja polskiego państwa. Paweł Kukiz mówił, że należy wszystkich zamknąć w jednym pokoju i trzymać do momentu, aż nie uzgodnią wspólnego stanowiska. Agnieszka Dawid. Tak, ja uważam, że na pewno Kukiz 15. rozwiązać tą sytuację patową, moim zdaniem. Nawet niektórzy prawnicy nie są w stanie wydać jednoznacznej opinii, co jest teraz zgodne z konstytucją, co jest tą konstytucją niezgodne. Generalnie Trybunał Konstytucyjny tworzą jacyś sędziowie. I ci sędziowie zawsze w swoich decyzjach powinni bezstronnie decydować o tym, jak ma wyglądać właśnie, jak ma ten ich wyrok, w jakiej formie ma być. I on ma być w interesie obywateli, a nie w interesie partyjnym. Generalnie jest taki bój o Trybunał Konstytucyjny z tego powodu, że Trybunał Konstytucyjny jest narzędziem w rękach partii politycznych. I tak jest. I tak jest od lat. I dlatego Platforma wcześniej, jak gdyby na zapas, wybrała sobie swoich sędziów po to, żeby móc w przyszłości, wiedząc, że pewnie wybory będą przegrane, mieć jakiś tam wpływ na przyszłą politykę przyszłych rządów. My jako Kukiz 15 właśnie przedstawiliśmy swój projekt zmiany konstytucji i przewiduje on wybór sędziów Trybunału Konstytucyjnego kwalifikowaną większością 2/3 posłów. Chcielibyśmy, żeby tych posłów było 18, a nie 15. Przepraszam, tak, sędziów. A w ogóle to, co jest obecnie, uważamy, że badanie zgodności z konstytucją ustawy o Trybunale Konstytucyjnym powinien zbadać Sąd Najwyższy, ponieważ no, tak ciężko, żeby ktoś sam o sobie decydował i jeszcze w taki sposób obiektywny wydawał jakąś tam opinię o swojej własnej instytucji, która, powiedzmy, no, nie wiadomo, jak to tak naprawdę powinna teraz działać, ilu powinniśmy mieć sędziów, kto jest prawidłowo wybranym sędzią, kto nie jest prawidłowo wybranym sędzią. A jeśli chodzi jeszcze o Komisję Wenecką, to ona oczywiście wydała jakąś tam swoją opinię, tylko my jesteśmy w suwerennym kraju i to my powinniśmy na swoim podwórku rozwiązywać swoje problemy i to my powinniśmy starać się najpierw między sobą dogadać i wznieść się ponad te podziały, ponad jakąś tam swoją dumę partyjną i jakoś iść do przodu, dlatego, bo nie możemy ciągle tkwić w tym impasie i w tej sytuacji patowej, bo to się będzie pogłębiać. Będą się orzeczenia, będą jak gdyby dwoma różnymi torami pojedziemy, że część polityków pojedzie sobie swoim torem odpowiednim, że będzie uważać, że takie orzeczenie są prawidłowe, część pojedzie drugim torem, a ludzie będą zdezorientowani i tak dalej. Panie senatorze, zgadza się pan z opinią, no, było tych opinii tutaj kilka przy tym stole, że jednak ta wojna została rozpętana przez koalicję rządzącą w poprzedniej kadencji? Na pewno wojna nie została rozpętana przez a to, że rozpoczęło koalicję, się majstrowanie przy Trybunale Konstytucyjnym? Natomiast przekroczyliśmy konstytucję wyborem sędziów, którzy mieli zastępować sędziów już w nowej kadencji. To nie ulega wątpliwości. Bardzo za to przepraszamy. Właściwie co do tego nie ma sporu. Ci sędziowie nie są sędziami. W wyniku właściwie orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego i tak jak to orzeczenie uznajemy, tak należy uznać wszystkie inne również, a nie wybiórczo. Trybunał Konstytucyjny działa w trudnej sytuacji, ale działa dobrze. Komisja Wenecka do wszystkich tutaj poruszonych problemów się odniosła. Opinia Komisji Weneckiej nas nie obowiązuje.
ale po to do niej zwracaliśmy się, aby w tych trudnych kwestiach, o których państwo mówi, mieć niezależną, doświadczoną i z dystansu opinię. Kraje, które zaprzeczają Komisji Weneckiej i tym opiniom, same się kompromitują i ściągają na siebie różne skutki. I to jest właściwie w tym wszystkim najgorsze. Nie to, w jakim stopniu uznamy, nie uznamy, w jakim czasie i zastosujemy tę opinię, ale zaprzeczanie i mówienie, że to jest ciało, które jest stronnicze, że to jest ciało, które jest niedoświadczone, że to jest ciało, które trzyma czyjąś stronę i tak dalej, kompromituje kraj i spowoduje to, że stopniowo będziemy izolowani i będziemy w tej szarej strefie, do której już należą Węgry, takiej przyradzieckiej. A właściwie zmierza do niej po ostatnich wyborach Słowacja. Przynajmniej ma taką groźbę. Taka groźba jest. Nikt tutaj nic spektakularnego nie zrobi. Po prostu sami się osuwamy i bardzo mi tego szkoda. Po to pytaliśmy komisję. Trzeba powiedzieć, że minister Waszczykowski zrobił dobrze. Nie zrobił błędu, dlatego że prędzej czy później ta sprawa, o której mówimy, a mianowicie te problemy związane z tym, byłyby skierowane do Komisji Weneckiej przez uprawnione ciała, przez Komisję Europejską albo przez sekretarza. Zawsze to się odbywa za pośrednictwem sekretarza generalnego Rady Europy, bo on jest jakby formalnym szefem Rady Europy. Natomiast zaprzeczanie tego i na przykład słowa, które pan Rol tutaj powiedział, to nas, gdyby właściwie one były słyszane za granicą, wśród dyplomatów i wśród polityków zagranicznych. Konkretnie o jakich słowach pan mówi? Znaczy, chodzi mi o słowa lekceważące w stosunku do komisji i podważające jej kompetencje. Ale czy pan senator na przykład zna jakieś, przepraszam, dyrektywy unijne, które by nam nakazywały po opinii Komisji Weneckiej coś prowadzić? No to właśnie, absolutnie nie. No właśnie dlatego więc to jest opinia. Z tym, że my możemy kompletnie się do tego nie zastosować. Właśnie dlatego to jest opinia. Ponosząc daleko idące skutki niepisane. Panie senatorze, dlatego opinia nazywa się opinią, ponieważ nie ma przepisów, które nas zmuszają do czegokolwiek. Ale oczywiście, jak w tej chwili będziemy się zachowywać, jak będzie się zachowywać Unia Europejska w stosunku do nas, no to będzie też odpowiedź na pytanie, jaka jest w ogóle formuła. Pojawiają się głosy, że mogą być problemem na przykład opóźnienie wypłat unijnych pieniędzy przez bardzo wątpliwe jeżeli mamy powolutku. Proszę, niech pan wiceprezydent skończy swoją myśl. Bardzo proszę. Dosłownie dwa zdania. No właśnie to jest zasadnicza, fundamentalna kwestia, którą musimy rozpatrywać. To co, przepraszam, jeżeli my nie wprowadzimy jednej czy drugiej opinii do obiegu w polskim systemie prawnym, to co, my mamy być szantażowani przez instytucje europejskie, że nie dostaniemy środków europejskich, ponieważ chcemy w granicach własnego państwa wprowadzać swój system prawny. Ja przepraszam bardzo, natomiast ja jedno zdanie jeszcze mogę dodać. Dla mnie z całym szacunkiem, ale zdecydowanie większą wartością jest kilka milionów głosów, które Polacy oddali w minionych wyborach na konkretną opcję polityczną, a oddali je dwukrotnie, ponieważ oddali je i głosując na prezydenta Andrzeja Dudę i głosując na rząd Prawa i Sprawiedliwości. I dlatego dzisiaj, kiedy mówimy o ustawie podpisanej 22 grudnia przez rząd wybrany głosami milionów obywateli, podpisaną przez prezydenta wybranego głosami milionów obywateli, to bardzo przepraszam, ale pan prezes Rzepliński, który podejmuje dzisiaj różne decyzje i swoje wypowiedzi publiczne, medialne, no z całym szacunkiem, ale chyba nie ma takiego poparcia społecznego, marszałek żeby Konopka to kwestionować. I poseł Gala, bardzo proszę. Proszę państwa, nie chciałbym, żebyśmy odbiegali jednak od czegoś, co jest bardzo ważne i od czego zaczęliśmy dyskusję, czy jest możliwe porozumienie i wypracowanie tutaj rozwiązania, które by rzeczywiście pozwoliło pokazać nas jako Polskę i Polaków, kraj, którym rzeczywiście możemy się porozumieć i którym możemy powiedzieć, że panuje naprawdę demokracja. Bo dzisiaj nawet tutaj przy tym stole, kiedy tutaj padały głosy, to ja nie usłyszałem o takiej możliwości ze strony PiS-u. Ja nie usłyszałem o tym, że rzeczywiście możemy siąść i rozmawiać, bo usłyszałem, że my musimy znaleźć rozwiązanie. My, czyli ja, no tutaj sobie powiadam, my jako PiS. I jeżeli nie będzie koncepcji, no to ja proszę powiedzieć, że tak rzeczywiście... my jako klasa polityczna, to bez dwóch zdań. Pan, przepraszam, pan profesor, pan senator zaczął od gratulacji dla uczelni wyższych.
Uczelnie, to bardzo było w temacie, bo uczelnie wyższe kształtują nasze elity, więc, i to z elit zależy rozwiązanie. Więc ja stawiam pytanie tutaj, czy możliwe jest rozwiązanie przy, nazwijmy to, okrągłym stole, gdzie rzeczywiście zostanie wypracowane tutaj wspólne rozwiązanie, czy też nasze musi być na wierzchu? Ponieważ no tutaj jeszcze odnosząc się do wypowiedzi mojego sąsiada na temat pracy, w jakich Trybunał miałby pracować, to założenia, skład, dwie trzecie, które musi być, przepraszam, być za przyjęciem tutaj wyroku, no powoduje, że praca Trybunału jest praktycznie uniemożliwiona. No, no tak więc tutaj nie mówmy, że osiem ze przedstawicieli opozycji, jeżeli mogę powiedzieć, siedmiu ze strony PiS-u. No jeżeli tutaj decyduje głos mniejszości, że musi być określona liczba głosów za, to nigdy przy takim układzie nie zostanie osiągnięty ten... Chciałabym, żeby za chwilę pan wojewoda odniósł się do tego pytania pana marszałka, ale wcześniej jeszcze pan poseł Gala, bardzo proszę. Panie redaktor, szanowni państwo, no, nie mówmy teraz, że naszym celem rozpatrywania w Polsce jest opinia Komisji Weneckiej. My tej opinii wcale nie musimy stosować, ale my musimy rozwiązać problem, jaki mamy na poziomie Trybunału Konstytucyjnego. I to jest jakby cel nasz. Jeśli dzisiaj będzie propozycja, jak ten problem rozwiązać, no to odkładamy na bok opinię Komisji Weneckiej. I chyba za wcześnie, nie wierzę w to, aby Komisja Europejska dzisiaj zastosowała no, takie elementy jak, nie wiem, środki unijne, prawda, czy brak prawa głosu Polski w instytucjach europejskich. To jest zbyt daleko idące. Dzisiaj po prostu my mamy wewnątrz problem. My go musimy rozwiązać. I dlatego też wydaje mi się, że szanujmy troszeczkę ten Trybunał Konstytucyjny, bo to nie są panowie, którzy przypadkowo trafili do Trybunału. To są naprawdę znawcy prawa, znawcy Konstytucji, profesorowie, a my za wszelką cenę próbujemy to wszystko upolitycznić. Nie wiem dlaczego. Chyba tylko dlatego, żeby jak najbardziej zdyskredytować funkcjonowanie Trybunału Konstytucyjnego i móc w ten sposób wiele rzeczy załatwiać. Spójrzmy, jak funkcjonuje Trybunał Konstytucyjny. To nie jest tak, że pan prezes Rzepliński siada i mówi: słuchajcie, jutro będziemy rozpatrywali tą ustawę, tamtą czy tamtą. Reagują wtedy, kiedy jest wyraźny sygnał. Jeśli był złożony sygnał o niekonstytucyjności w poprzedniej kadencji, Trybunał Konstytucyjny rozpatrywał. I dzisiaj ja obawiam się jednego, że ta dyskredytacja Trybunału ma być po to, żeby móc wiele rzeczy przeprowadzić. I nowelizacja tej ustawy, czy też nowa ustawa, bardzo wyraźnie to wskazywała. A pamiętajmy, że dzisiaj, właśnie przed programem tutaj z senatorem rozmawialiśmy, jest szereg ustaw bardzo ważnych, które też dzisiaj jakby stawiają pytanie, czy jest zachowana konstytucyjność, czy nie. Chociażby nawet w tej chwili po pierwszym czytaniu ustawa o obrocie gruntami, ziemią, prawda? No, słuchajcie, no to jest bardzo poważna sprawa. Tutaj będzie musiał Trybunał na pewno się wypowiedzieć w tej sprawie, bo to dotyka rzeczywiście prawa własności, coś, co jest zagwarantowane w Konstytucji. Dobrze, ale to zupełnie inny temat. Ja bardzo proszę, panie wojewodo, czy pana zdaniem jest tak, jak mówił marszałek Konopka, że jakby nie ma woli rozmów ze strony Prawa i Sprawiedliwości? Wola rozmów była, jest i oczywiście, że będzie. To nawet pani premier Beata Szydło wielokrotnie podkreślała. Co do wypowiedzi moich poprzedników, to właśnie widzimy właśnie pewne spoglądanie na różne na tematy. Tutaj pan senator właśnie zwrócił uwagę, że w poprzedniej kadencji została podjęta niekonstytucyjna decyzja odnośnie wyboru trzech sędziów, za co przepraszamy. Jeżeli ktoś ze strony sprawiedliwości według Platformy postępuje źle, już domagają się Trybunału Stanu. I to jest przepraszam, tutaj Trybunał Stanu. Dwóch, no ale to już mówię, gdzie... To też jest spór. Czy można w ramach jednego wyboru. Ale pokazuje, tu przepraszamy, a tu od razu chcą państwo Trybunału Stanu. Co do drugie, zasad demokratyzacji. Uważam, te propozycje, które są jakby w nowej ustawie, nowe propozycje, czyli przede wszystkim zwiększające liczbę sędziów, to pokazuje, że będzie większy pluralizm w czasie obrad, prawda? I będzie rozszerzony skład. Tak? Tutaj mój przedmówca powiedział, że to są sędziowie
to są osoby wybitne. Czym więcej wybitnych osób w danym gremium, tym więcej pojawia się głosów. Większa możliwość składania sobie zdań odrębnych. Przecież wyroki Trybunału Konstytucyjnego są podawane do publicznej wiadomości, prawda? Nie zawężamy, tylko rozszerzamy możliwość. Mało tego. 2/3 większością głosów. Bardzo dobrze. Czyli nie można sobie tylko jednym głosem przegłosować pewne ustawy. Mówimy, że Trybunał Konstytucyjny debatuje nad ustawami bardzo ważnymi dla naszego państwa. Więc musi być zdecydowana większość, ilość tych znakomitych sędziów, którzy tam w tym Trybunale będą, są w tym gremium, aby zdecydowana większość, aby pewne ustawy były akceptowane bądź w części, bądź w całości lub nie. Więc to pokazuje jakby rozszerzenie możliwości i dania większego jakby pokazania możliwości Trybunału pod kątem jego wiarygodności, prawda? Kolejna sprawa, kolejne zgłoszenia wniosków. Nie będzie już można ewentualnie przepychać szybciej ten wniosek czy drugi, tylko będzie kolejne, więc nie będzie jakby takiej możliwości, gdzieś tam ewentualnej możliwości politycznych, szybciej ten wniosek, a ten może to długo czekać. Nie, kolejność, więc będzie to z góry ustawione. Skoro wpływa w pierwszej kolejności ten wniosek czy drugi, to w takiej kolejności Trybunał się będzie zajmować. Więc to są możliwości i szanse pokazania, że Trybunał ma się stać właśnie bardziej otwarty, bardziej właśnie podkreślający sprawy demokratyczne. Co do konsensusu, oczywiście trzeba go, należy go znaleźć i na pewno nigdy ze strony Prawa i Sprawiedliwości nie było żadnych zasad, aby nie podejmować rozmów. Nie było takiej możliwości. Ja przynajmniej takiej możliwości. O godzinie 10:30 rząd miałby się ustosunkować do tej opinii. Wiem, że konferencja prasowa się opóźnia, ale mam jeszcze pytanie do państwa, ponieważ bardzo głośno było przy okazji tego wyroku dla innych opinii Trybunału Konstytucyjnego a propos wycieku. I pamiętam, jak sędziowie zastanawiali się, co się stało, że po raz pierwszy projekt tego wyroku wyciekł do mediów, został publikowany. No to już nie tylko wyciekł, mieliśmy jeszcze informacje kilka tygodni wcześniej czy kilka dni wcześniej odnośnie przecieku opinii w ogóle tej Komisji Weneckiej, więc najpierw były informacje o ewentualnym przecieku Komisji, teraz mamy przecieki o wyroku Trybunału, no tą sprawę należy zobaczyć, co się z tym praktycznie dzieje. Wiem, że śledztwa zostały już wszczęte ze wniosków wielu stron politycznych. No poczekajmy, na razie nie sądujmy, co się dzieje. Są tego odpowiednie organy państwowe, aby tę sprawę zbadać, przedstawić. No ale to też jakby obniża rangę i poziom po prostu tego, co się teraz dzieje wokół Trybunału, prawda? Jakieś przecieki najpierw z komisją, teraz z wyrokiem Trybunału. No, jest sprawę, rozpaczy, ja chciałem tylko powiedzieć o tych przeciekach dwa zdania. Jeżeli chodzi o opinię wstępną Komisji Weneckiej, to ona była rozesłana po ambasadach i możliwości wydostania się tego do prasy były najróżniejsze. To ona była wysłana w kilkadziesiąt miejsc, mniej więcej 60. I co do tego, to nie ma specjalnie co dochodzić, bo to nie ma sensu. Natomiast jeżeli chodzi o przeciek projektu orzeczenia Trybunału, które potem nastąpiło 9 marca, to obie strony tutaj w sporze główne zarzucają sobie nawzajem, że zrobiły to w celach politycznych. I to też nie jest żadna zasadnicza rzecz i szkoda na to czasu. Po prostu ostatnio się tak dzieje, że za pieniądze lub w inny sposób dla celów politycznych niejednokrotnie dokumenty nieoficjalne przechodzą do obiegu publicznego i właściwie starają się ludzi przedwcześnie nastawić w jakąś stronę. Ale właściwie merytorycznie to niczego nie zmienia. To tylko właściwie wprowadza zamęt, który jest zupełnie niepotrzebny. I nie wiadomo z której strony, bo każda ze stron sporu ma pewne argumenty, żeby przedwcześnie wprowadzić to do obiegu w sposób nieoficjalny. Szkoda się tym zajmować. Ja przepraszam, ale ja się akurat z tym nie mogę całkowicie zgodzić, bo przepraszam, ale krążące dokumenty z uzasadnieniem wyroku Trybunału Konstytucyjnego, które krążą sobie pomiędzy politykami a sędziami Trybunału, jeżeli faktycznie by tak było, to bardzo przepraszam, jeżeli to się w ogóle dzieje jeszcze w czasie, kiedy się toczy cała rozprawa i kiedy jeszcze nie ma podobno ostatecznych wniosków, no to jest, przepraszam, to jest właśnie jakieś zakończenie demokracji, a nie... To są insynuacje. Jeżeli pan ma szczegółową wiedzę, to trzeba dać znać prokuraturze, która się tym zajmuje. Mówimy w tym momencie... Nie osądzajmy, póki nie ma jeszcze w tej chwili zakończonego dochodzenia. Mówimy o faktach medialnych, które zostały gdzieś już opublikowane i jakoś nikt w tej chwili tych procesów żadnych nie wytoczył. Dlatego jeżeli takie będą, ja mówię cały czas, że funkcjonuje na faktach medialnych. Natomiast jeżeli tak jest, to jest nienormalne w demokracji. Dlatego mówię, my siedzimy jako poważne osoby przy stole tutaj w Opolu. Nie dyskutujmy aż w ten sposób na ten temat, bo to jest tak, jak tydzień temu dyskutowaliśmy o oponie samochodu pana prezydenta. W
wstyd, bo poszukiwaliśmy różnych, domniewaliśmy, w tym studio? Że to, znaczy, jako, nie tutaj, w ogóle, generalnie. Generalnie dyskusje w całej Polsce to był temat gorący przez cały weekend, a później okazuje się, że to jest niechlujstwo, nieróbstwo, brak zachowania. Dobrze, a ja bym jeszcze chciała wiedzieć, co państwo Agnieszka, Dawid i Przemysław Pytlik myślą o tym, o tych wyciekach, przeciekach. Wyciek, przeciek na pewno nie powinien mieć miejsca. I zarówno w Komisji Weneckiej, i przez Trybunał Konstytucyjny. Należałoby się zastanowić tylko, kto przez taki wyciek mógł i co zyskać. Prawda? Bo wspominamy, że jedna i druga strona go wykorzystuje w swoich racjach, ale tak naprawdę kto najwięcej mógł na tym zyskać, żeby ten... Albo kto stracić. No, ale to na to samo wychodzi. Kto mógł to wykorzystać i dlaczego to zrobił, prawda? Więc to można sobie tylko domniemywać, póki nie ma nikogo złapanego za rękę, gdzie służby wszechmocne mogły czy mogą do tego dojść, w jaki sposób to zostało upublicznione, czy w jaki sposób został wyciek zrobiony. Czy to do tego dojdzie i czy będą chcieli to ujawnić, to tego nie wiem. No na pewno takie sytuacje obniżają rangę Trybunału. I uważam, że Trybunał, powinniśmy zrobić wszystko i powinniśmy postarać się dogadać różne opcje polityczne, żeby właśnie podnieść rangę naszego Trybunału, żeby ten Trybunał jednak wrócił na tą odpowiednią drogę i żeby jego orzeczenia były miarodajne i jednoznaczne i żeby już nie było żadnych wątpliwości, czy coś jest nie tak, ale tutaj po prostu wszystkie opcje polityczne muszą się ze sobą dogadać. A jak my będziemy dywagować, czy na przykład w tej kwestii jest prawidłowo, a w tej nie, każdy się okopie na swoich pozycjach i my sobie dalej będziemy tak nawzajem się obrzucać, a żadne jakieś wnioski i my się do przodu w tej kwestii rozwiązania tego patu z Trybunałem nie posuniemy. Dlatego ja uważam, że nie powinniśmy jak gdyby celebrować w sobie opowiadania, co jest nie tak i każdy przy swojej opcji, tylko powinniśmy starać się zrobić ten krok do przodu, starać się dogadać. Rzeczywiście każdy może troszeczkę powinien zrobić mały krok do tyłu, żeby później móc ruszyć już do przodu i żeby ten Trybunał rzeczywiście był szanowany przez wszystkich i żeby nie było tutaj żadnych wątpliwości, że to jest organ polityczny i że na przykład jak ta władza rządzi, to będą takie wyroki, a jak inna władza rządzi, będą inne wyroki. Szanowni państwo, bo wszyscy państwo mówią, że należy się dogadać, a zastanawiam się, czy w tym dogadywaniu się pomagają zorganizowane manifestacje. W tamtym tygodniu, pamiętam, przedstawiciel Nowoczesny siedział tutaj z taką plakietką 12 marca. Dzisiaj państwo pojechaliście także na manifestację do Warszawy. Z każdej strony w zasadzie, tak? KOD organizuje swoje, widziałam tam Partia Razem, osobno też manifestuje w różnych miejscach w kraju. Jak to wpływa państwa zdaniem na to dogadywanie się i czy to ma wpływ negatywny bądź pozytywny? To jest akurat arcyciekawe zjawisko, bo ci, którzy najgłośniej krzyczą o demokracji, jak tylko się podnosi postulat w samej swej istocie demokratycznej, żeby porozmawiać o kształcie instytucji, tak jak to było przy tym stole, to zaraz był argument, że jest to zamach na demokrację. No, przed chwilą mieliśmy to z tym do czynienia, kiedy ja proponuję, czy kilka osób przy tym stole proponuje, żebyśmy porozmawiali o formule nowej Trybunału Konstytucyjnego. Ba, Komisja Wenecka sugeruje Polsce debatę nad nową formułą Trybunału Konstytucyjnego, to my słyszymy, nie, on jest święty. Chcę państwu powiedzieć, że to jest niedemokratyczne. To znaczy, sakralizacja jednej z władz, jednego z filarów demokracji, to jest niedemokratyczne, tak? Demokratyczne jest szukanie równowagi. Dzisiaj uważam, że to jest olbrzymia dla nas szansa. Ja ciągle tak to staram się postrzegać. Olbrzymia szansa i wyzwanie, żebyśmy na nowo przemyśleli tą część ustroju Rzeczpospolitej, która mówi o władzy sądowniczej, konstytucyjnej, żebyśmy posłuchali, czy to tych wniosków, które były składane przez Prawo i Sprawiedliwość, czy tych wniosków składanych przez Kukiza, czy przez Komisję Wenecką. To są wszystko głosy w dyskusji, które warto wziąć pod uwagę. Ja już mniej patrzę na tą Komisję Wenecką, na jej opinię, co ona mówi o przeszłości, bo to już było, wiemy, że mamy pewien klincz, mamy pewien spór, ale uważam, że zasadniczą częścią o treści opinii Komisji Weneckiej są rady na przyszłość. Przyjacielskie rady na przyszłość. I myślę, że o tym powinniśmy, tak powinniśmy na to spojrzeć i powinniśmy o tym porozmawiać. Ja kiedy mówię o tym, że trzeba, że obecny Trybunał Konstytucyjny moim zdaniem stracił autorytet, to nie dlatego, że ja bym chciał go zlikwidować, jakby nieżyczliwi chcieli sugerować, tylko dlatego, że uważam, że na nowo trzeba ten autorytet odbudować. Odwrotnie, ja uważam, że należy właśnie w imię demokracji na nowo spojrzeć prawdzie w oczy, powiedzieć, że dzisiaj niestety pan prezes Rzepliński odegrał rolę tragiczną,
Taka jest dzisiaj jego rola. Trzeba, na pewno Trybunał potrzebuje nowego składu, nowego kierownictwa i powinniśmy szukać teraz takiej formuły, która sprawi, że na końcu będziemy z tego Trybunału dumni. Ale chcę jeszcze z jednym mitem się zmierzyć, szanowni państwo. Sędziów Trybunału Konstytucyjnego wybierają politycy. No przepraszam, ale tak jest, po prostu. Jeżeli parlament wybiera, to parlament wybrany w demokratycznych wyborach wybiera sędziów, więc wybierają politycy. Więc na końcu politycy są za to odpowiedzialni. Uważam, że jest arcyciekawa propozycja, żeby w imię tego trójpodziału władzy, w duchu trójpodziału władzy, rzeczywiście 1/3 Trybunału składzał prezydent, wybrany, jak słusznie pan prezydent Rol mówił, w demokratycznych wyborach, większością milionów głosów, parlament, Sejm Rzeczypospolitej i wreszcie władza sądownicza. No wtedy będziemy mieli równowagę. Ale już nie mówmy, kto jak zaczął i tak dalej. Spróbujmy szukać kompromisu. Szukajmy nie kompromisu, tylko najlepszego rozwiązania ustrojowego dla Rzeczypospolitej. Wszyscy razem, od razu doprecyzuję, że nie my Prawo i Sprawiedliwość. To tak wygląda, jakby... No. Po prostu PiS sobie otworzył pewną furtkę do wybudowania nowego Trybunału Konstytucyjnego. Celowe działania w jego kompromitacji, próby destabilizacji tylko po to, żeby zbudować na swoich zasadach Trybunał Konstytucyjny. Ale przez... Przepraszam, miliony Polaków głosowały na Prawo i Sprawiedliwość. Ale nad tymi milionami głosów możemy się pochylić, jak one zostały zdobyte. A może niedemokratycznie znowu? Nie, oczywiście, że demokratycznie, tylko trzeba przeanalizować kampanię wyborczą i wtedy można rozmawiać, ale to nie jest jakby... wyniki wyborów teraz. Nie kwestionuję wyników wyborów, tylko to nie jest tematem dzisiejszego spotkania, tylko Trybunał Konstytucyjny. Zdobyta większość. Nie, nieuczciwie. Nie powiedziałem tego wcale. Nie padło z moich słów wyraz nieuczciwy. I mówimy o Trybunale Konstytucyjnym, który został podstawiony pod ścianą. Próba destabilizacji jego przez kilka działań, które w międzyczasie były zrobione, tylko po to, żeby wybudować sobie nowy, wygodny dla swoich potrzeb politycznych. To jest tak, jak dzieci w piaskownicy wybudowały zamek i jedno przychodzi i mówi, że ten zamek mu się nie podoba, on go burzy i próbuje negocjować wybudowanie zamku według swoich widzimisię. No do tego nie można się na to zgodzić. Ale kto był tym pierwszym, który zburzył? Drodzy państwo, pierwszym była Platforma, no i to nie ulega wątpliwości. Szanowni państwo, adwocem. Ja przed chwilą wygłosiłem wystąpienie mówiące o tym, że warto, żebyśmy przestali mówić o tym klinczu, żebyśmy znaleźli rozwiązanie, o tym, że jesteśmy wszyscy za to odpowiedzialni. A to był cel. Weźmy pod uwagę różnego rodzaju głosy, które padają w dyskusji z różnych stron. Znajdźmy najlepszą formę ustrojową, a pan z Nowoczesnej znowu swoje, prawda? Znowu PiS jest wszystkim winny. Bo to winny, był cel wasz. Szanowni państwo, ponieważ trwa konferencja rządu, nasz program PiS się kończy. Nie wygrał uczciwie wyborów. No to jest wygrał uczciwie, ale na jaki zbudował to kapitał. Mamy czas. Ja może tylko dwa słowa o tym, co na konferencji. Pani premier, szanując demokrację, przekazuje opinię wraz z uwagami, zastrzeżeniami do marszałka Sejmu. Spór musi być rozwiązany ze wszystkimi klubami. Publikacji nadal nie ma ze względu na prawo. Spór musi być rozwiązany i muszą dojść do konsensusu. Rzecznik rządu tak powiedział. Dobrze, tak działają właśnie publikacja wyroku. Tak, samo przekazanie. Spodziewali się państwo właśnie takiej opinii? Za tydzień będziemy dyskutować. To jest bardzo dobre rozwiązanie, no tak powinno właśnie znaczy... taki powinien być dalszy tok tej opinii, no nie ukrywajmy, że... To jest wyrok. Ale to jest trybunał. Nie, ja mówię o... Okej, okay. Natomiast mówimy też o... Nie, ale to przepraszam, panie redaktor, bo to jest ważne dla naszej dyskusji. Tak, publikacji nadal nie ma ze względu na prawo, tak? Spór musi być rozwiązany i muszą dojść do konsensusu. Mówimy o wyroku Trybunału Konstytucyjnego. Tak. No, nadal teraz pytanie, czy to jest wyrok, czy to jest opinia Trybunału, czy tych sędziów, którzy się tam zebrali, ponieważ według nowej ustawy większość przewiduje 13 sędziów, a 12 było obecnych. To zdanie jest tak zbudowane dość na okrągło. Mniejsza, tak? Publikacji nie ma ze względu na prawo. Dobrze, generalnie nie ma twardego nie. Generalnie będzie pewnie jeszcze będą różne procedury wszczęte. Natomiast jeszcze tylko tak dwoma słowami chcąc się odnieść do pani poprzedniego pytania, czy te wszystkie demonstracje w tym pomagają. Ja myślę, że te demonstracje niestety w niczym nie pomagają, dlatego że tworzą je przede wszystkim nieautentyczni ludzie. Oni nie są wiarygodni. Znaczy, to są ludzie, którzy przez ostatnie 8 lat nie widzieli żadnych zagrożeń dla demokracji, a w tej chwili wypełniają sobie usta pewnymi frazesami. Ja nie przypominam sobie, żeby panowie z Nowoczesnej czy z Platformy gdzieś stali, kiedy i demonstrowali, że demokracja
legislacja się kończy, kiedy ludzie budujący autostrady plajtowali przez takie, a nie inne przepisy funkcjonujące w Polsce. Nie przypominam sobie tego, żeby stawali w obronie wyrzucanych w 2007 i później roku dziennikarzy z telewizji publicznej. Także to są demokraci wtedy, kiedy dobrze wiatr zawieje. Dlatego z tej perspektywy uważam, że to jest wręcz szkodliwe, żeby zabierali dzisiaj głos w tak ważnych sprawach jak Trybunał Konstytucyjny i cieszę się, że dzisiaj dochodzimy do takich... Nowoczesna nie ma 8 lat, żeby mogła się odnosić do tego, co... Szanowni Państwo, jeśli mogę tylko pani redaktor, pół zdania. Ja uważam, że wie pan, to, że Nowoczesna nie istnieje 8 lat, to ja wiem, ale pan widzę, że ma trochę więcej niż 8 lat i ja pana nie widziałem z transparentem, żeby pan bronił demokracji, kiedy trzeba to było robić. Więc nie wiem, co pan wtedy robił, kiedy demonstrowałem swoje niezadowolenie. Dobrze, panie profesorze, bardzo proszę. Właściwie w wolnym tłumaczeniu przedstawić 41 paragraf opinii, bo on do tego dotyczy. Komisji Weneckiej. Bez względu na to, czy go zastosujemy, czy nie. On mówi tak. Pojedynczy akt prawny, który grozi paraliżem Konstytucyjnego Trybunału, sam musi być oceniony pod względem konstytucjonalności, zanim zostanie zastosowany zastosowany w sądzie. W przeciwnym przypadku zwykłe prawo, które po prostu mówi od dzisiaj konstytucyjna kontrola jest porzucona, wchodzi do działania i obala system konstytucyjny. To znaczy bardzo prosto pokazuje to, że właściwie prawo, które zmienia Trybunał Konstytucyjny, musi być ocenione pod względem konstytucyjności na podstawie dotychczasowego prawa. No to jest oczywiste. I tyle na ten temat. Natomiast ten temat pani poruszyła, myśmy się do niego nie odnieśli. Pani tutaj powiedziała, że właściwie Sąd Najwyższy powinien to zrobić. Oczywiście to świadczy o uczciwym podejściu pani do problemu. Według mnie to mogło być tak czy inaczej, ale wymagałoby to zmian w prawodawstwie. Tutaj mamy opinię i do tej opinii możemy się zastosować bądź nie. I to okaże naszą dobrą wolę. Natomiast stanowisko pani premier jest eleganckie. Zobaczymy, co z niego wyniknie. Znaczy, ale to jest jakby właściwy kierunek w tej chwili, bo gorzej byłoby, jakby pani premier oznajmiła dzisiaj, że nie i koniec, prawda? A na tutaj pewno, jednak jest. Na taki... pewno za tydzień w tej sprawie będziemy wiedzieli już znacznie więcej. Dziękuję państwu bardzo za dyskusję. Dziękuję także naszym widzom. Do zobaczenia.